Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Pomidor.pl i witam was w kolejnej sesji z gry Medieval, w drodze do Medieval Remake. Zabieramy się za poziom The Lake, czyli chyba to była rzeka, jezioro, coś takiego. Nie, chyba to była rzeka, więc ruszamy zatem na nasz następny poziomik. Tak to oczywiście się prezentuje ten load screen z tego poziomu. Byłem sobie poza nagrywaniem w pierwszym poziomie, żeby nadrobić sobie, jak widzicie, HP, bo miałem bardzo mało HP z poprzedniego odcinka. Ci, co pamiętają poprzednią sesję, to będą wiedzieli, o co mi chodzi. A dzisiaj niestety czekają na nas bardzo trudne poziomy i będziemy musieli, że tak powiem, uważać i troszeczkę oszczędzać sobie HP, więc tutaj nie mam zamiaru sobie biegać. Jest to jedna z plansz, którą, że tak powiem, źle wspominam za dzieciaka, dlatego że o ile lubię tutaj soundtrack, jak i pomysł na poziom, tak ta plansza jest bardzo, no nie ukrywajmy, ale trudna bardzo. Ze względu na właśnie te oto kreatury, które się pojawiają. I te ananaso, coś tam, co wyskakuje z wody i na nas pluje. Oczywiście zignorujmy teraz fakt, że wpadłem do wody jak ostatnia lebiega, no ale trudno się mówi. Mam nadzieję, że w trakcie poziomu sobie nadrobimy HP, bo póki co mamy 9% kielichu. Tak, jeszcze nie czytałem od was komentarzy pod 6 i 7 odcinkiem. Albo pod 6 czytałem i odpisywałem, nawet nie mam pojęcia, szczerze wam powiem. Wiem, że pod 7 na 100% nie odpowiadam, dlatego że ja to nagrywam jeszcze zanim 7 odcinek wleciał na tuby, więc... I tak jak widzieliście, przed chwilą było oko, które się dla nas tak spojrzało i wyskoczyło to coś z wody, więc właśnie te kreatury będą działały właśnie przez coś takiego, że kiedy to oko na nas spojrzy, to wtedy te co się wyskakują z wody i właśnie mamy taki Armagedon. Będę się starał oczywiście tutaj zrobić 100% jak najlepiej, dlatego że te kreatury mogą się właśnie zbagować i one się na przykład mogą nagle schować tam. I też są dwa rodzaje tych oczek. To zielone, które właśnie nam spawni te cosie, i te, co od razu na nas atakują, ale chyba tutaj zostało zdjęte to oko. No to już się nie chce otworzyć, tak więc jeżeli się nie chce otworzyć, to znaczy, że kreatura już nie wyskoczy z wody, ale to na przykład chce się już dla nas otworzyć. Spojrzało się na nas i proszę bardzo, pokazało tą kreaturę. Nie wiem, czy to jest krokodyl, czy co to w ogóle jest, tak szczerze. 28%. Jest jeszcze tu jakiś? Nie, dobra, to lećmy po runę. Erfrun, czyli runa ziemi. Nice one. Mówię, za dzieciaka nie lubiłem strasznie tego poziomu, dlatego że właśnie tutaj łatwo jest praktycznie spierdzielić ten poziom i nie zdobyć 100%. A ja bardzo chcę zdobyć wszystkie kielichy. I proszę bardzo, to jest to oko, o którym wam wspominałem. To takie plujące na nas. Nie wiadomo w sumie czym, nie wiem czy to jest jakaś mazi, czy co to jest. W zasadzie to ja bym kurde chciał młotem ich zdzielić wszystkich. Młot aż tak dużo HP nie zabiera, tak szczerze. Chyba lepiej młotem atakować. W sensie młot aż tak bardzo nie jest wolny, o to mi chodziło. 38% kieliszka, nice. Soundtrack w ogóle, który leci tutaj, to już chyba był soundtrack, który leciał w jakimś z poziomów, bodajże chyba w jednym nawet z pierwszych poziomów. Sprawdźmy, co nam ciekawego powie. The ancient people of this long vanished town once sought to harness the power of crystals found in the caverns below. Now Zarak seeks to unlock the secrets of this arcane science. This mine shaft leads deep into the earth to certain doom in the crystal caverns. A, tu jest spoiler do poziomu, który prawdopodobnie dzisiaj będziemy robić. Ojejku, przepraszam na emocji, od Pepsi mi się odbija. Crystal Caverns. O, i proszę bardzo, to jest to oko, o którym wam wspominałem. Wypierdzielać. Przyznam szczerze, że czytając wasze komentarze niejednokrotnie się uśmiałem, ponieważ czasami piszecie naprawdę takie fajne wypowiedzi, a czasami niejednokrotnie piszecie takie dosyć śmiesznawe, takie śmieszne wypowiedzi. I to też kieruję między innymi do Citrusa, citrusowego boksa.
jak to mogę, że tak powiem, określić, który jest takim śmieszkiem, że nazwał mnie głupcem. Za takie obelki Citrus to możesz się spodziewać w tym roku węgiel od Świętego Mikołaja. Tyle ci mogę powiedzieć, tak ci mogę, że tak powiem, odpowiedzieć w taki fajny sposób. Możesz się spodziewać od Mikołaja węgla, albo ewentualnie wpadnę do ciebie na chatę i spenetruję ci tak tyłek, że gówno z betoniarce będzie ci po nogawkach spływało. Dobra, 47%. Jesteśmy teraz tutaj przy jednej takiej fajnej konstrukcji, ale o niej zaraz wam opowiem. Tylko najpierw, zanim zrobię cokolwiek, to sklepmy tego ziomka, bo nie powiem, że nie bardzo mnie irytuje swoją tutaj obecnością. Bo tam jest fontanna zdrowia, którą chcę jak najbardziej skorzystać z niej. 52%. To jest tak nawet, plus minus fajnie. Skorzystajmy sobie z tego i zaraz będę kontynuował moją złotą myśl. Okej, jesteśmy naładowani, no niestety nie jest to 100%, żebym miał wszystkie 6 buteleczek zapełnionych, a szkoda, ale akurat jeżeli chodzi o tę część, to jest pewność taka, że gdy będziemy powtarzali sobie poziomiki, to fontanna będzie się regenerować, więc to jest taki fajny plusik, bo w Medieval 2 już tak bardzo zbyt realistycznie podeszli do tej kwestii i zrobili coś takiego, że kiedy cofasz się do poziomów, to ta fontanna ci się nie regeneruje. Więc jeżeli w Medieval teraz w trakcie tego let's playa powiedziałem, że fontanny się w pierwszej części nie regenerują, to bardzo przepraszam za to, z tego powodu i za to, że taką głupotę palnąłem. Chociaż, no nie do końca, bo nie miałem tak szczerze pewności co do tego. Bo nie ukrywam, ale w Medieval, poza tym, że gram teraz ze względu na drogę, to szczerze ostatni raz grałem bardzo dawno temu. O, i tutaj jest oko, które zespawni nam naszych tutaj przeciwników. No dawaj, patrz się na mnie. O kurde, o ty kurde, co ty sobie wyobrażasz, co ty, będziesz mnie atakował, ty, krokodylu, ty. 61%. Dobra, tam się też zespełnili. Mam nadzieję, że dzisiaj się naprawdę uda tutaj 100% zrobić, bo jeżeli nie, no to, no wiadomo, będę musiał to zrobić wszystko poza nagraniem, ale no nie powiem, jest to trochę męczące. Halo? Gdzie on wpadł? Nie mówcie, że się coś zbugowało. Mam nadzieję, że nie. I chyba mamy jeszcze jedną runę, która sprawi, że będziemy mogli tam jakby wejść. Dobra, pojawili się następni. Dobra, jest jakiś trzeci. To jest chyba ten, który mi tak spieprzył, co przez chwilę miałem wrażenie, że mi się coś zgliczowało. 66%. 71%. Kurde! Nienawidzę takich bugów i takich błędów przy okazji, bo Daniel, nie wiem, chyba dostał downa nóg i musiał se wskoczyć do wiru, żeby, kurde, stracić swoją fiolkę zdrowia kolejną. Nie rozumiem, Daniel, twojego myślenia. Ja rozumiem, że sława, znaczy, dobra, co ja tu chciałem powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia. Ja rozumiem, że jesteś zmęczony tym wszystkim, całym tym podróżowaniem i najchętniej byś sobie całe dnie leżał w tej swojej trumnie, ale niestety musisz ratować teraz to całe Galomer, bo Galomer bez ciebie nie przeżyje. Patrzcie teraz, co się ciekawego z tym wirem stanie. Jak widzicie, to on się kręci i tutaj jest woda, która powinna nas zmieść w ogóle, wiadomo o co chodzi. Teraz najlepsze jest to, że woda się tutaj kręci, ale w samym środku nic, kompletnie nic, woda się zamroziła. Więc teraz możemy poszukać tych naszych ziomeczków, którzy powinni wyskoczyć, bo oko się tutaj otworzyło, a ich nie ma. Nie wiem, czy oni są w ogóle coś upośledzeni na głowę, czy co.
Oko się otworzyło, powinno nam tutaj ich zespawnić, a nie zrobiło tego. O, teraz dopiero nam to zrobi. Chyba. Tam są, widzicie? Czekajcie, nie, popatrzcie na mnie. Dobra, wyskoczyli. 85. Czyli jest szansa, że chyba będzie 100%. Dobra. Ja stąd spadam. Dobra, trochę się spóźniłem, dlatego że nie skoczyłem, a już zacząłem drzeć japę, że wiii i tak dalej, no ale wiecie co. Wiecie, o co chodzi. Fiolka, nie powiem, że nie, ale obecność fiolki bardzo mnie tutaj cieszy. Ej, no chyba ten poziom aż tak źle nie pójdzie dzisiaj. Tutaj mamy kielich, super. Dobra, oko otwieraj się. Oko Saurona, otwieraj się. Oko Zakolaka, proszę się otworzyć. Dobra, otworzyło się. Chyba zespawnili się nam tutaj. Nie, nie zespawnili się. Kurde, oko Saurona mnie strollowało, nie? Bez kitu. Zostałem strollowany i wydymany przez oko Saurona. Dobra, teraz się pojawili. Uo, uga buga. Pal gumę. Śmietniku jeden. Dawaj mi 100%. Frajerzyno. 90%. Najgorzej. Dobra, jest kolejny. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Chodź, kurde. Dawaj. Dawaj, kozaku jeden. 95%. Dobra, jeszcze jeden musi przynajmniej być. Tutaj jest jakieś... A nie, to jest to brzydkie oko. Fuj, w ogóle zropiałe oko. Kto tu, kurde, coś takiego wymyślił? Czy autorzy mieli trochę nasrane we łbie, żeby coś takiego robić? Dobra, bramka się nam otworzyła. Super, świetnie. Jesteśmy teraz tutaj. I teraz, o, tam jest oko, czyli jest szansa na 100%. Już teraz, kurde, nie ma czego się obawiać, będzie 100%. Dobra, spojrzało się na mnie, super. I mamy tutaj Armagedon tych wszystkich popaprańców. Ale ja się nimi szybko zajmę i kurde idę po mój kielich, kurde. No dawajcie, chodźcie tu. No, chodź tutaj ty. Jest 100%, palcie gumę teraz wszyscy po kolei. Mam was w dupie, głęboko i szeroko. Chociaż moja dupa musi być nieźle wtedy pojemna. No ale, takie jest życie. Życie pokazuje różne drogi. Biorę co moje. Wypierdzielamy stąd czym prędzej. Bo czekają nas jeszcze gorsze poziomy. Nie żeby coś. To nie jest żaden zwiastun do cierpienia, męki, złości, smutku, żalu, depresji, gniewu i tym podobnych rzeczy. Nie. Nie. Nic z tych rzeczy, moi drodzy. Nic z tych rzeczy. Dobra, tutaj się nam otworzyło. I lecimy z koksem. Lecimy na Szczecin. I teraz w sumie nie wiem, w którą stronę mam iść. Tak szczerze. Fuck! Dobra, w razie co se save state'a zrobiłem. 211, Jezu, ale to jest przegięcie pały, nie? Solidne. Dobra. Gdzie jest exit? Znowu się tu wróciłem? O co tu chodzi? Gdzie jest exit? Ja się pytam. Gdzie jest exit? Ja się pytam. Czemu mnie tutaj ten... Dobra, jesteśmy teraz tu, gdzie powinniśmy być. I teraz mam pewien problem, bo nie wiem, czy do exitu się idzie tędy, czy tędy. No ale dobra, spróbujmy tędy. Dobra, tędy to już się cofnąłem na początek. Więc pójdźmy wtedy tędy.
Tu był gdzieś exit, pamiętam. Tak, tutaj będzie. Bo tu potrzebowaliśmy tą runę całą. Dziękuję za uwagę. Skończony poziom. Mamy halę herosów. Nice. To będzie chyba już 14 kielich, jaki mamy. Zobaczymy, kto co dla nas ma. Bo ja tutaj powinienem dostać teraz nagrodę Nobla z tego powodu. Dlatego, że... no, spisałem się na medal. Tak przynajmniej ja mogę to powiedzieć. Tu nic nie ma, tu nikt nic nie ma. Tutaj ten coś ma. No, to tylko do tego ziomka musimy podejść, więc posłuchajmy sobie, co nam ma do powiedzenia ten oto jego mość. Oh, Daniel, I've got something here I can give you, but I've no idea what it is. Do you fancy a little gamble, like? Nie! Dobra, udało się. Magiczny longbow, czyli magiczny łuk. Spoko. Też jako tako jest fajna nagroda, nie powiem, że nie. Dobra, wyłazimy stąd. Nic tu po nas. 14 kielich jest nasz. Jeszcze tylko 6 kieliszków i mamy po gierce. I będziemy już przygotowani na Medieval Remake, jeżeli chodzi o oryginalnego Medieval. Bo tam Resurrection, to wiecie, to praktycznie się nie liczy. Dobra, D-Lake mamy zaliczony, więc czas na The Crystal Caves. Tutaj mam nadzieję, że jakoś zaczniemy z, nie wiem, fontanną zdrowia czy coś, bo nie powiem, że nie, ale to, co tu będzie miało miejsce, to jest solidne przegięcie pały. Mimo, że poziom jest krótki, to jednak lepiej być przygotowanym na najgorsze. Nietoperzyki. Za dzieciaka przyznam, że lubiłem ten poziom. Tak, nie sprawiał mi on problemu. Bardziej tamten, poprzedni poziom mi sprawiał problem. Ale ten? Proszę was. Dobra, 7% mamy już. Uaaaa! Najgorzej! Kurde, co za głupota! Co? Dobrze zatem. Teraz jestem z wami z powrotem, bo tamto, co miało miejsce, to była po prostu głupota 5000. Nie powiem, że nie. Trochę tego fire łuku użyję, że tak powiem. Co tu masz tutaj, ziomku, do powiedzenia? Myślałem, że to sklepik jest. The ancient town of Menomead was destroyed by creatures known as rhinotors. They live on still, but in a state of hibernation, deep within these caverns. They use the crystals to prolong their worthless hides. No spoko, dobra. Więc zmieniamy sobie na nasz młot. Na nasz banhammer, że tak powiem. I zbanujemy tutaj wszystkich, kurde, po kolei. Myślę, że gdyby Pixel teraz doszedł do momentu tego let's playa, to byłby wręcz w niebo wzięty, jakby zobaczył taki banhammer. Chociaż takim banhammerem to pewnie niejednokrotnie komuś przyfasolił. Pozdrawiam cię serdecznie, Pixelu. Pixelu de retro. Ej, niech oni wyjdą z tych kryształków, to coś zrobimy ciekawego. O, o, dobra, dobra. Patrzcie, co teraz będzie. Uga buga! I padniesz, kurde, ty centaurze jeden. W sumie to jest rhinotaura, ale powiedzmy, że to jest centaur trochę taki, bo trochę przypomina centaura. Chyba to były centaury. Nie pamiętam, jak się na te stworzenia mówiło. Już mamy 40%. Co to jest? A, Silver Shield, czyli srebrna tarcza, która jest stosunkowo lepsza od złotej, bo złota po prostu sobie nie radzi. Niejednokrotnie złota dostaje za bardzo w tyłek. A srebrna jest jako tako potężniejsza, z tego co widzę. Dobra, mamy fontannę zdrowia, więc jest super. No, i możemy z takim oto zdrowiem iść dalej na poziom. 47%. Nice. Nawet nie próbuj. Dobra, ja sobie podejdę do sklepiku, bo tu już jest sklepik i już jestem w stanie to rozpoznać. I pokupujemy sobie rzeczy, które są nam teraz bardzo potrzebne.
wręcz są dla nas niezbędne. Szkoda, że nie można fiolek tutaj kupić, to bym sobie kupił. Ej, brakuje mi runy ziemi. Gdzie jest runa ziemi? Halo, halo. Czy ja o czymś zapomniałem? Oczywiście, że zapomniałem. Tutaj jest jeszcze sekcja, którą wypadałoby zrobić wręcz. I teraz możemy wracać z powrotem. ...61%. To jest dobre. O, tutaj coś na nas będzie czekało. Te. Ale najpierw żeśmy... No, spróbujmy pokonać tych ziomeczków. Żeby nie było. Ale tutaj zaraz będzie na nas czekała piekielna konfrontacja z bossem. Tak, tutaj też jest boss, moi drodzy. Uwierzcie mi lub nie, ale... Konfrontacja jest tak łatwa, że myślę, że uda mi się bezproblemowo ją przejść. Co my tu mamy? Mamy fioleczkę, kurde. Żyć nie umierać. Teraz muszę sprawdzić, czy mam wszystko. Co powinienem? Tak, mam wszystko, dobra. Więc, pamiętacie te klejnociki, które musieliśmy zbierać w tam różnych poziomach? Od tej czarownicy, w sensie tej babci i tak dalej. Proszę bardzo, musimy włożyć je tutaj i zaraz coś ciekawego się wydarzy. Dares to enter my lair and wake me from my slumber. Aha! Prepare yourself, little man. I shall roast the flesh from your bone. Well, in that case, I will pluck out both your eyes. Oh, great. I'm just gonna give you a good hiding. No, zaczynamy. Zaczynamy konfrontację z naszym smoczkiem, kurde, który się nie wiadomo jak bardzo podnieca. Dobra, on teraz sobie tutaj zionie ogniem. Teraz sobie pod... Jak widzicie, bardzo prosta konfrontacja, bo ma tylko 200 punktów zdrowia. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze tylko setka i będzie po tobie. Kurde, nie zdążyłem. Już może będzie zaraz git. Dawaj, 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 dawaj. Take this dragon potion and leave me alone. Drink it when you need it. It gives you armor that is impervious to heat. Plus it lets you breathe fire. Now go away. Dobra, mamy to, co musieliśmy zdobyć, czyli smocza zbroja, która powoduje, że możemy teraz wszystkich... No, robić coś takiego między innymi. To się naprawdę bardzo przyda w późniejszych poziomach. Weźmy sobie kaskę. Kaski nigdy za wiele. Ja nie gardzę kasą, przynajmniej w Medieval. Ale jak widzicie, tych ziomków nie jesteśmy nawet w stanie trafić, więc jest to trochę bezużyteczne. No ale przynajmniej tutaj tych z tymi się rozprawimy. Jeszcze tylko dwóch. Dawaj, 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 dawaj. I ty, ziomeczku. 97. Dobra, gdzie tu jest kielich? Jeżeli mogę się zapytać. Chyba mogę. Mam prawo chyba, co nie? Coś jeszcze, czegoś jeszcze nie zrobiłem, bo to nie jest możliwe, że ten. A, dobra, tutaj są jeszcze przeciwnicy. Przecież.
O nie! O ty gnoju jeden! Co ten zrobił najlepszego? Zabrał mój młot! Co on sobie wyobraża, kurde, jeden śmietnik? Zrogowaciały. Dobra, teraz szukamy kieliszka. Tam jest kielich, widzicie? On był na początku. Kurde. A ja chciałem go już tutaj szukać przez pół poziomu. Tak zauważyłem, że teraz te kielichy się coraz częściej pojawiają na początku poziomu, tylko trzeba jakby wybrać trochę taką inną drogę, żeby zdobyć runę potrzebną do przejścia jakby do samiutkiej, powiedzmy, końcówki poziomu, żeby no, żeby potem zdobyć wszystkie dusze i mieć to. Czyli kielich pełen dusz. Smocze dusze, kurde. Czy ja powiedziałem serio smocze dusze? Chyba za dużo w Spyro się zagrywałem ostatnio. Dobra, hala Herosów. Albo Herosów w sumie. Wouldn't this make a wonderful tourist attraction? Come see Stengard the Mighty. Come and see the last of the centaurs. Oh, and see that dork over there? That's Daniel Fortescue, would-be hero. To nawet, kurde, ten posąg wspomina o centaurach, więc coś jest na rzeczy. O! Odblokował nam się ostatni champion na tej hali. Więc posłuchajmy sobie, co ma nam do powiedzenia. Daniel, where you are? I was so worried about you. I know you have the heart of a hero, Daniel. Now we must show the others. Would you like to take my magic lightning bolts? I don't have many, but they're very powerful. Oczywiście, że chcemy. Off you pop then, and keep your chin up. Oops, sorry, Daniel. Now take care. The good people of Galamere are depending on you. Dobrze, moi drodzy, mamy błyskawice. Jest to przedmiot, który jest bardzo słaby. Nie ukrywajmy, ale to jest fajne, to się może nam przydać na bossa, ale zobaczcie teraz na to. On się bardzo szybko zużywa. Tak jak na przykład, to też jest moim zdaniem bezużyteczne, ten drumstick cały, ale spokojnie, z drumsticka sobie będziemy korzystali. Chyba to nawet w tej trasie czy planszy, która teraz będzie grana. Zapisujemy sobie gierkę teraz. 15 kielichów już. Wow! Naprawdę, już tylko 5 nam zostało i mamy gierkę już zaliczoną na 100%. Super. Dobra, teraz lecimy sobie w tę stronę, czyli The Gallows Gauntlet. Zobaczymy, co tu będzie. To jest niestety ten poziom. Matko Bosko, jakiego nienawidzę. Więc dobra, pokażę wam, na czym polega drumstick. Podejdźmy sobie tutaj. I jak widzicie, on zamienia wrogów w kurczaczki, dzięki czemu po prostu możemy sobie odratować energię. Jest to strasznie, moim zdaniem, bezużyteczny przedmiot, dlatego że on za wiele nam nie daje, ten kurczak. Jak widzicie, zresztą nie zawsze trafia się. Więc dlatego ja pozostanę przy tradycyjnym odnawianiu sobie zdrowia za pomocą takich właśnie fontan, jak i eliksirków, a raczej potek, które często występują w poziomiku. Dobrze, zatem mamy tyle zdrowia odratowanego. Teraz ty się zamienisz w to. Drumstick też nie jest odnawialny, tak więc jak go teraz stracimy, no to już nie będziemy mieli drumsticka. Tak od razu powiem. 32% mamy dzięki temu, ale patrzcie, ile musiałem zużyć, żeby mieć te 32. Roast chicken, czyli to jest surowy kurczak chyba. No, 58, widzicie, ja tylko biegam i pałką od kurczaka rzucam, nic więcej, nic tutaj nie robię takiego. 61%. Tutaj wydaje mi się, że bezproblemowo będziemy mieli 100% i kieliszek.
Dobra, tutaj mamy kielich właśnie zamknięty i potkę. Bardzo bym chciał wziąć tę potkę, no ale niestety nie można mieć wszystkiego. 70%, super. Czy coś tu jest jeszcze? No, zombie jest, w sensie mumia.